Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Dzień dobry, z tej strony Rafał Krzycki. Witam Was w kolejnym odcinku audycji Klub Szefów Kuchni, którą prowadzę wspólnie z Jarkiem Walczykiem, jej prezesem. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mieli taki dosyć specjalny odcinek, bo co do zasady postawiliśmy sobie za cel, że w każdej audycji będziemy mieli jakiegoś gościa, tak? Szefa kuchni, kogoś związanego z branżą gastronomiczną, z którym będziemy rozmawiali na temat jego pracy, na temat tego, co się dzieje na rynku, całej takiej sytuacji w branży chorekowej. Na dzisiaj jest zupełnie inny odcinek poświęcony tak naprawdę temu, co się wydarzyło teraz na przełomie roku, tak naprawdę w związku z Twoją pracą, czy z projektem, do którego zostałeś zaangażowany. I o tym chcielibyśmy porozmawiać. A mianowicie chodzi o to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec roku wysłało zaproszenie do kilku szefów kuchni, menadżerów gastronomii, zaproszenie takich do konsultacji. Po to, żeby zmodyfikować, trochę zreformować program nauczania, szczególnie, znaczy, no tu jakby stricte, jeżeli chodzi o nauczanie w szkołach zawodowych, gastronomicznych. I ty w tym projekcie brałeś udział i dzisiaj o tym chcielibyśmy troszkę szerzej porozmawiać. Zatem oddaję tobie głos. Powiedz proszę, kto razem z tobą uczestniczył, jaka to była grupa, co zastaliście, co wam pokazano i tak naprawdę do czego sprowadzały się później wasze uwagi, wasze modyfikacje, bo rozumiem, że efektem końcowych tych wszystkich konsultacji jest pewien program, który powstał, tak? Nowy, zmodyfikowany i taki, który powinien już przystawać do realiów dzisiejszego świata. Ponieważ, tak jak przed anteną jeszcze powiedziałeś, program, który obecnie funkcjonuje, jeżeli chodzi o nauczanie w szkołach gastronomicznych, zawodowych, to jest program, który ma 30 lat albo i więcej, więc zupełnie nie przystaje do obecnej ani gospodarki, ani realiów, ani kuchni, która jest obecnie serwowana w gastronomii, więc dużo się zmieniło i to myślę, szkoda, że tak późno wzięto się za tą modyfikację, ale lepiej późno niż wcale. Dobrze, że jesteśmy na tym etapie. To powiedz proszę, od początku. Tak, rzeczywiście grupa właściwie była większa, bo zaproszono około 10 osób, ale był to grudzień, czyli każdy jest zapracowany z szefów kuchni i uczestniczyły w tym 3 osoby, które znalazły czas. De facto tego czasu było bardzo mało, bo mieliśmy 3 spotkania mniej więcej po 2,5 godziny, czyli robiliśmy to tak jak ostatnio to wszędzie widać, wszystko na ostatnią minutę. Program archaiczny trochę, w ogóle odstający od dzisiejszej kuchni, bo tak naprawdę kuchnia się zmieniła od co najmniej 20 lat o 180 stopni, 180%, nie stopni, procent. I to powoduje, że ludzie, którzy wychodzą ze szkoły gastronomicznej, tak naprawdę zderzają się ze ścianą i nagle słyszą hasło: zapomnij, że chodziłeś do szkoły gastronomicznej. Wszystkiego nauczymy cię od początku. I zależało nam na tym, żeby to trochę zmienić, żeby ci ludzie, którzy są w tej szkole, żeby nie musieli się wstydzić, przychodząc do pracy i słysząc hasło od szefa: zapomnij, tak? Po to jest szkoła, żeby coś go nauczyła. Tak naprawdę zostało nas 3, czyli jeszcze 2 moich kolegów, którzy uczestniczyli w tym programie i udało nam się napisać w miarę sensownie, żeby ci młodzi ludzie, którzy będą trafiali do restauracji, do dobrych restauracji, mieli chociaż tą podstawową wiedzę o sosach, o zupach, o obróbce termicznej, jakie są dzisiaj metody, żeby znali temperatury. Czyli to wszystko już jest w nowym programie, też jest nazewnictwo, bo to jest też dosyć istotne, żeby ci młodzi ludzie wiedzieli, co jak się nazywa, i też jest język oczywiście gastronomiczny. Oczywiście poprawki jeszcze były w styczniu, ale to już właściwie była taka końcówka, wygładzenie tego wszystkiego. Troszeczkę się martwimy, czy nauczyciele sobie z tym poradzą, bo jeżeli ten program ma wyjść 1 września, to nauczyciele też muszą
musiałem do tego przygotować. No więc właśnie, to, ale jeszcze chciałbym wrócić do uczniów. Mówisz, że często wychodzą jakby już po zakończeniu szkoły, idą do pracy w gastronomii i mają informację właśnie, zapomnij, ja cię teraz nauczę wszystkiego. Czy ty osobiście też takie, że tak powiem, relacje i takie doświadczenia masz, że jeżeli przychodzą do ciebie naprawdę no, świeżaki, osoby świeżo po ukończeniu szkoły gastronomicznej i to jest dla nich pierwsza praca, tak naprawdę pierwsza taka, no praktyki to oni gdzieś tam może mają jeszcze po drodze, ale pierwsza praca, to czy faktycznie to jest tak, że trzeba im tak powiedzieć? Może nie trzeba, staram się tego nie mówić, aczkolwiek zdarzały się sytuacje, gdzie mówiłem, słuchaj, szkoła, fajnie, świetnie, dostałeś papier, ale teraz tego, co uczono cię, że pierzesz w temperaturze 180 stopni, to nie u nas, tak? To nie jest zły program, ale on nie przystaje do, nie przystaje do nowoczesnej kuchni, do zdrowego żywienia. I sam po pewnym czasie młody człowiek mówi, no nie, no nic się nie nauczyłem. Dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, że chodziłem przez 3 lata do szkoły. I żal mi tak naprawdę nauczycieli, którzy się starają, uczą. Zresztą też mam duży kontakt z nauczycielami i oni też często powtarzali, no fajnie, tylko co z tego, że my wiemy, że są dzisiaj już zupełnie inne techniki, ale mamy swój program, my musimy iść zgodnie z programem. Zresztą ja kiedyś uczestniczyłem w gotowaniu i w pracy w szkole, gdzie zderzaliśmy się z programem, bo trzeba zrezygnować, bo tak naprawdę powstawał problem na zasadzie, proszę panią, a pan Jarek mówił, że to się robi tak i tak, a tu w książce mamy tak i tak. To kto mówi prawdę, a kto mówi nieprawdę, tak? I powstawały konflikty, daliśmy sobie z tym spokój, bo no, taki jest program. Jasne, no to jakby ja rozumiem, natomiast no to teraz duże wyzwanie jest faktycznie, aby no, wcześniej chyba przeszkolić i przygotować właśnie kadrę nauczycielską do tego wszystkiego. No bo to oni tą wiedzę muszą no, przekazywać tym młodym ludziom. To, co powiedziałeś, tak, że jest mało czasu. Jeżeli to ma wejść we wrześniu, ten nowy program we wrześniu tego roku, no to naprawdę jest bardzo mało czasu, aby te osoby same tą wiedzę zmodyfikowały troszkę. Tak, to prawda. Aczkolwiek uczestnicząc w różnych szkoleniach młodzieży, gdzie młodzież przyjeżdża z nauczycielami, to sporo nauczycieli spotkałem z olbrzymią wiedzą, chęcią pracy, sami widzą i chcą zmieniać, ale też są tacy, dla których jest to bez różnicy. No, tak naprawdę przychodzę do pracy 8-16, wychodzę i nie ma większego znaczenia. No, tutaj się trochę obawiam, zresztą też trzeba pamiętać o tym i byłem w szoku, że około 70 tysięcy rocznie młodzieży kończy kierunek gastronomiczny, czy to mały gastronom, czy kucharz dyplomowany, nie ma to znaczenia, 70 tysięcy. To jest bardzo dużo. Też mnie tym zaskoczyłeś, jak podałeś. Ja byłem w szoku. Niestety w zawodzie pozostaje 10%, 15% to już jest naprawdę super. Reszta niestety się rozchodzi po kasach, w różnych kierunkach. Zresztą jak mam spotkania z młodzieżą, to oni tak naprawdę nie widzą sensu. Na 300 osób, które załóżmy szkolimy, w firmie makro, to jak poproszę, żeby podniosły rękę osoby, które chcą zostać kucharzem, to niestety na 100 osób podnosi około 7-8 osób rękę. Reszta mówi, że chce być kelnerem, to 3-4 osoby, 2 osoby barmanem. Dziękuję, reszta w ogóle nie jest zainteresowana. Myślę, że to jest też problem typowo ludzki, bo tak naprawdę ta młodzież często trafia do szkoły gastronomicznej z jednego powodu. Mama zastanawia się, co z nim zrobić, bo może nie szło mu dobrze w szkole podstawowej czy w gimnazjum. To mówi, dobra, górnikiem nie, stoczniowcem nie, mechanikiem będziesz brudny. O, pójdziesz do szkoły gastronomicznej, ciepło, będziesz miał co zjeść. I taki człowiek idzie do szkoły gastronomicznej, bo mu mama kazała, bo nie widzi w tym sensu. Oczywiście, to jest świetny zawód. Tutaj nie musisz mieć studiów. Tutaj wystarczy, że jesteś mądry, inteligentny, pracujesz, uczysz się. Wszystko jesteś w stanie nadgonić i on daje duże szanse tym młodym ludziom, żeby kiedyś osiągnęli sukces, bo czasami jak patrzę na tych młodych ludzi, to oni mając lat 16 już nie wierzą w siebie, tak? Czyli często powtarzam nauczycielom, nauczcie ich marzyć. Jak oni będą marzyć o tym, że będą zdobywać sukcesy, będą tego dążyć. Oni nawet marzeń nie mają.
To jak mają zostać dobrymi kucharzami? No wiesz, jeżeli zostali no, trochę przymuszeni do wyboru szkoły, tak przez tą mamę, która no, dobrze chce dla swoich dzieci, ale no, to chyba nie jest ten kierunek, żeby no tak. wybierać za nich gdzieś tam karierę, czy tą taką ścieżkę edukacyjną, no to później to tak się pewnie kończy. Natomiast ja chciałbym jeszcze trochę zobrazować te liczby. Mianowicie, no, powiedziałeś 70 parę tysięcy osób, młodzieży kończy, czy wychodzi ze szkół gastronomicznych rokrocznie. 10, mówisz, procent trafia, może 15, później rzeczywiście do pracy w gastronomii. Czyli jeżeli jest to 10%, 7 tysięcy, jak 15%, zaokrąglając około 10 tysięcy osób. Przełóżmy to teraz na nasz rynek, tak żeby uświadomić ludzi, jak to jest mało. To znaczy, że mamy lokali gastronomicznych w Polsce, z tego co gdzieś kiedyś miałem dostęp do takich badań stacjonarnych, jest około chyba 60 czy 70 czy 80 tysięcy. Sezonowych to się pojawia i tam rośnie wtedy około 120-130 chyba tysięcy punktów gastronomicznych działających w Polsce. No to weźmy pod uwagę tylko te stacjonarne i załóżmy, że ich jest 70 tysięcy restauracji, a na rynek co roku pojawia się, nie wiem, 7 czy 10 tysięcy tylko osób. To sami teraz zobaczcie, jak mało właśnie macie personelu nowego na rynku. Tak? Ten przyrost po prostu jest bardzo, bardzo mały i znikomy. I co więcej jeszcze, no właśnie trzeba mieć świadomość tego, że jest to personel, który tak naprawdę jest absolutnie do uczenia od samego początku, od podstaw. Niestety tak i trzeba jeszcze o tym pamiętać, że jeżeli zostaje już nawet nam 10 tysięcy tych młodych ludzi, to tak naprawdę z nich parę procent chce się uczyć albo jest na tyle ambitnych, że chce osiągnąć sukces. Cudownie oczywiście, że jest telewizja, pokazują szefów kuchni i to też gdzieś nakręca. To wywołuje pewną modę. Tak, wywołuje modę, dokładnie. Ale to jest fajne, to jest jakby dobry kierunek. Myślę, uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Każdy kucharz, który w telewizji się pokazuje też tym młodym ludziom, że można odnosić sukcesy. Tak? Oczywiście nie mówię, że uczestnictwo w programie telewizyjnym to jest sukces. Tak, tak jest. Ale dzięki temu robimy pewną no, marketing, jakby poprawę wizerunku tego zawodu, pokazujemy, że on jest fajny, że jest nośny, że jest modny, że jest ciekawy, interesujący, pokazuje się od innej strony niż tą, którą oni widzą na przykład w szkołach, gdzie no, rzeczywiście obieramy ziemniaki, tłuczemy schabowego naleśniki smażymy na patelni aluminiowej i tyle, tak? Więc no, pokazuje im się trochę właśnie ten inny świat, więc no, to jest akurat bardzo dobry kierunek, tylko rzeczywiście no, nie można tego teraz też znowu jedynkowo przełożyć. Mój cel to jest pokazać się w telewizji, w programie kulinarnym jako jakiś tam super szef, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, to ma być pewien dodatek. Oczywiście, to jest tylko dodatek, bo ja zawsze mówię, każdy z nas, kto kończył szkołę gastronomiczną, jest kucharzem. Nie ma zawodu szef kuchni. Zawód jest kucharz. A często młodzi ludzie podchodzą do tego tematu na zasadzie: jestem szefem kuchni i już do końca życia nim będę. Mam taki przykład, spotkałem ostatnio 23-letniego młodego człowieka i robiłem konsultację w jego restauracji. Poprosił mnie właściciel. No i jak rozmawiam z młodym człowiekiem, mówię: co jest twoim marzeniem kulinarnym? Co chciałbyś osiągnąć? Taki młody człowiek mówi, że on już swoje marzenia kulinarne spełnił i on właściwie wszystko osiągnął. 23 lata. Złapałem się za głowę i mówię: to co on będzie dalej robił? Co on będzie robił? Ja to już bym chyba samobójstwo popełnił, jak już bym wszystko osiągnął. No i mówię: słuchaj, to co było twoim takim marzeniem i spełnieniem marzeń? Zostałem szefem kuchni. No i to mi tak pokazało i właściwie zobrazowało, że duża grupa ludzi w ogóle jest nieprzygotowana do tego, żeby być szefem kuchni, tak? Bycie szefem kuchni to nie jest tylko hasło, że wpiszą mi w zatrudnieniu stanowisko szef kuchni. To jest odpowiedzialność za ludzi, za produkty, za ludzi, których żywimy. To są pomysły, to jest kreatywność, to jest zarządzanie, to jest motywowanie, czyli to jest olbrzymia praca. Jest wielu cudownych kucharzy, którzy nigdy nie będą dobrymi szefami.
To prawda. Tak. Ale to jakby trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest... trzeba mieć po prostu predyspozycję. Jeden może być, nie wiem, lubi cyferki i chce być księgowym i się w tym będzie świetnie czuł. Inny będzie się świetnie czuł pracując w telemarketingu i pracując ze słuchawką. A my sobie często jakby odbierając takie połączenia call center, mówimy, Boże Święty, jaka to ciężka robota, oni muszą dzwonić i namawiać ludzi tam do zakupu różnych ciekawych rzeczy. Natomiast są ludzie, którzy się w tym sprawdzają. Tak? Znam kilka osób takich osobiście, więc jeden lubi to, drugi to. I teraz rzeczywiście, jeżeli chodzi o kucharzy, no to faktycznie, no, świetnym kucharzem można być. Tak, zdecydowanie. A szefem kuchni, no to już rzeczywiście trzeba jeszcze do tego dołożyć pewien pierwiastek. No i trzeba go mieć. To nie jest zawód, to zawsze powtarzam.